się. Kamera poszła. Ujęcie trzecie. No właśnie. W taki sposób zaczyna się każde ujęcie na planie filmowym. W teatrze operowym taką rutynę przedspektaklową możemy zobaczyć wtedy, gdy stroi się orkiestra, wchodzi dyrygent, podnosi batutę i zaczyna się cała magia. Związki opery z filmem są czymś tak oczywistym jak więzy rodzinne. Kino. Młodszy kuzyn korzysta z wiedzy i doświadczenia starszej od siebie sztuki prawie od dnia narodzin. Po ponad wieku sytuacja się odwróciła i na deskach opery pojawiały się zapożyczenia z filmu, widoczne na przykład w estetyce postaci. Jednak opera może inspirować nie tylko jako gatunek, ale też jako wyjątkowe miejsce, które staje się bohaterem filmowym. Przyjrzyjmy się więc karierze aktorskiej Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Jak pokazuje wyobraźnia reżyserów, doceniają oni nie tylko efektowność architektury, ale i emocjonalne czy metaforyczne znaczenia, jakie może ona wnieść do filmu. Przykład? Bardzo proszę. Opera może kojarzyć się z wysoką intensywnością wydarzeń, uczuć, ludzkich dramatów i namiętności, co doskonale pasuje do kinowego melodramatu, jakim jest Trędowata w reżyserii Jerzego Hoffmana z Elżbietą Starostecką i Leszkiem Teleszyńskim w rolach głównych. Filmowa adaptacja powieści Heleny Mniszkówny z muzyką Wojciecha Hilara to historia nadająca się na operowe libretto. Opowiada o zakazanej miłości arystokraty i guwernantki nieakceptowanej w towarzystwie. Wbrew wszystkim, zakochany bez pamięci Waldemar oświadcza się ukochanej Stefci i wyprawia jej bal. Tu rolę pałacowego wnętrza odegrało właśnie foyer Teatru Wielkiego. Jednak nie jest to historia z happy endem. Kochankowie padają ofiarami intrygi, a teatralna przestrzeń staje się polem ostatecznej towarzyskiej bitwy. Podczas gdy mężczyźni odciągają na bok narzeczonego, atmosfera zmienia się niespodziewanie. Tańczący tłum otacza Stefcię ciasnym kordonem i syczy. Mimo że Stefcia w końcu wyrywa się i wybiega w noc i burzę, wkrótce upada na zdrowiu i umiera, czyli historia kończy się jak? Tragicznie. Zupełnie inne oblicze opery pokazuje znany z satyrycznego zacięcia Jerzy Gruza w Dzięciole z wyśmienitym Wiesławem Gołasem w roli Stefana Waldka, pantoflarza i niespełnionego kobieciarza. Gdy jego apodyktyczna żona wyjeżdża na kilka dni, mąż wyrusza na łowy. Na przeszkodzie stoi mu nie tylko niezdarność, ale i kilkuletni syn, nadwiek poważny i ubierający się nawet jak dorosły. Gdy Stefan dostaje w uznaniu zasług od swojego dyrektora jeden pracowniczy bilet do Opery Narodowej, zamiast siedzieć w domu, macie okazję spędzić kulturalny wieczór, poszerzając swoje horyzonty. Widzi możliwość upieczenia dwóch pieczeni na jednym ogniu, odstawienia syna na cały wieczór i zajęcia się amorami z pewną piękną panią. W tej krótkiej scenie widać, jak traktowana była opera. Jako miejsce egzotyczne, do którego rzadko się chodzi i gdzie, w przeciwieństwie do kina czy teatru, trzeba się wyjątkowo elegancko ubierać. Ale ja nie wiem, czy ja zdążę się przebrać. Ach, kolego Waldek, a cóż to za przesądy? Dzisiaj opera już dawno przestała być własnością nielicznej garstki melomanów. Służy ogółowi. Ale poza tym ja... Kolego Waldek, nie pieczcie mi tutaj trudności. Gruza ciągnie dowcip niczym komediową arię. Dalej, snujący się wieczorową porą, Waldek wpada na ekipę telewizyjną robiącą sondę uliczną, która przekonuje go, by powiedział przed kamerą, że wraca z opery. Reżyser programu, w tej roli sam Gruza, wręcz dopisuje cały scenariusz fikcyjnej wycieczki. Z opery, świetnie! O to ja właśnie chodziło. Bardzo dobrze. I to jest a propos. A na czym pan mógł być w operze? Właśnie... Stachu? Tak. Na czym najlepiej mógł być w operze? Ciebie, żeby było najlepiej, a propos to na Borysie Godunowie. Bardzo dobrze, dziękuję ci. Proszę, nawijamy. Tak. Dajmy mu kogoś, wiesz, jak on ma wracać do opery, to nie ten. Dziękuję ci. Wybierz kogoś. Proszę cię bardzo. Poproszę panią. Słuchaj, nie, lepiej weźmy tą czarną, ona mi lepiej eksponuje. Masz rację. Uwaga, będziemy nagrywać.
Oto spotykamy przeciętnych warszawiaków na ulicy. Państwo Waldorf. Proszę państwa, skąd państwo wracają o tej porze? Więc my, proszę pana... Do kamery, proszę. My wracamy o tej porze z opery pod tytułem Borys Godunow. Z opery, świetnie, dziękuję państwu. Innowacyjny sposób wnętrza Opery Narodowej wykorzystał w 1969 roku Ryszard Pluciński w filmie Koncert na 707 ulic. Składa się on z kilkunastu scen muzyczno-tanecznych zrealizowanych w rytm szlagierów tamtych lat, nakręconych w różnych zakątkach Warszawy. Uwagę twórców przyciąga charakterystyczny, imitujący powierzchnię księżyca plafon w sali Moniuszki, który według zamysłu ekipy architekta Bohdana Pniewskiego miał oddawać hołd wyścigom kosmicznym odbywającym się w latach 60. I tak się złożyło, że film Pluczyńskiego powstał w roku, w którym załoga Apollo 11 zakończyła sukcesem lot na Srebrny Glob. Nie wiemy dokładnie, czy reżyser naprawdę nagrywał na 707 ulicach Warszawy, ale na ulicy Senatorskiej, która przebiega przed frontonem opery, stworzona została scena w musicalowym klimacie niczym z deszczowej piosenki. Światła niski plan, piękniejszy nie ma, wiodą, mówię wam, do nieba niemal wiodą właśnie tam te światła miejskich plan. No tak, ale opera to przede wszystkim scena, a tam jeszcze dzisiaj nie byliśmy. Na podstawie opowiadania Olgi Tokarczuk, Ariadna na Naxos, tak ten sam tytuł nosi opera Richarda Strausa, powstał krótkometrażowy film Agnieszki Smoczyńskiej, aria Diva. Tytułowa Diva, grana przez Katarzynę Figurę, której głosu użyczyła niepowtarzalna Ewa Podleś, w końcówce filmu na deskach Teatru Wielkiego ma swój własny recital. Aplauz widowni po ostatniej nucie jest jeszcze bardziej podkreślony, gdy do garderoby przychodzi sama. Brawo, grandissima, jesteś wspaniała, fantastyczna forma. To ty jesteś wspaniała. No dobrze. A czy budynek Opery Narodowej odwiedzały produkcje zagraniczne? Oczywiście, że tak. Międzynarodowym echem odbił się szpiegowski thriller Ukryta gra w reżyserii Łukasza Kośmickiego, który odtworzył czasy zimnej wojny. W głównej roli obsadził znanego m.in. z filmu Davida Lyncha Zagubiona autostrada Billa Pullmana, który w tym filmie gra wykorzystywanego przez amerykańskie służby geniusza szachów. Sala Moniuszki gra tutaj wnętrza Pałacu Kultury i Nauki, stając się sceną dla pojedynków szachowych między Amerykaninem Mańskim a Rosjaninem Gawryłowym. Fakt, że scena Opery Narodowej dostarcza widzom wielu emocji, nie jest niczym nowym, jednak w filmie Kośmickiego gra ta ukryta równolegle toczy się na widowni pomiędzy sowieckimi i amerykańskimi agentami obserwującymi z przeciwległych lóż zarówno rozgrywkę, jak i siebie nawzajem. Widowisko szachowe okazuje się nie mniej emocjonujące niż spektakl czy jakakolwiek inna rozgrywka sportowa. Zaaferowani dziennikarze walczą o najlepsze pozycje, żeby jak najszybciej dopaść telefony, w tym wypadku zainstalowane na naszym foyer, żeby zrelacjonować najświeższe doniesienia na temat pojedynku, którego wynik jest ewidentnie gorącym newsem. Dramatyczny zwrot akcji w pojedynku ważniejszym od mistrzostw świata. Taki gambit królowej w Warszawie. Międzynarodowy charakter Teatru Wielkiego Opery Narodowej podkreśla też nagrodzony Złotymi Lwami w Gdyni film Agnieszki Holland, Obywatel Jones. W realizowanym na Ukrainie, w Szkocji i w Polsce dramacie historycznym warszawski teatr udaje moskiewski elegancki hotel Metropol. To tutaj przybywa główny bohater, dziennikarz Gareth Jones, aby z bliska przyjrzeć się rzekomemu cudowi gospodarczemu Stalina. Dobry wieczór. Yes, it is. Welcome.
Ale nie myślcie, że Teatr Wielki gra tylko w rekonstrukcjach historycznych. Budynek miał już okazję zaprezentować wiele swoich wcieleń zarówno w teledyskach takich artystów jak Brodka, czy Soku, jak i mega produkcjach, których fabuła umiejscowiona jest współcześnie. Nie wiemy, czy producenci z Bollywood zainspirowali się akurat sceną z balu Strędowatej, ale jednak wnętrze opery spodobało im się na tyle, że Teatr Wielki dostał rolę również w indyjskim kinie akcji. W filmie Kick bynajmniej nie kazali aktorom na foyer tańczyć, ale pokazali tam elegancki event w muzeum. Minka. Ale to jeszcze nic, bo czym byłby Bollywood bez nieprawdopodobnych scen akcji? Dlatego musimy jedną z nich teraz wam opisać, zaznaczając, że według scenariusza znajdujemy się przez cały czas w Warszawie. W czasie tego wieczoru tajnemu agentowi działającemu dla policji udaje się w końcu rozpracować intrygę prowadzoną przez jego głównego oponenta. I tu zaczyna się scena pościgu. Policjant biegnie przez foyer Teatru Wielkiego i wpada do pokoju, w którym znajduje się jego przeciwnik, w dodatku grożący jego byłej dziewczynie śmiesznym pistoletem. Żeby uciec, czarny charakter wyskakuje przez okno Pałacu Kultury i Nauki i wsiada do typowo londyńskiego autobusu, którego ostatnim przystankiem ma być King's Cross. W następnym ujęciu mamy pościg po prawdziwych londyńskich ulicach. Wracamy znowu w rejony Placu Teatralnego. Ukazuje nam się opera w całej swojej okazałości. Policjant wykorzystuje ciężarówkę przewożącą samochody, by już na ulicy Wierzbowej, znajdującej się obok opery, spektakularnie wskoczyć na autobus i jadąc na nim przemierzać kolejne ulice warszawskie. Dzięki remontowi na S8 udaje się przez chwilę powstrzymać zbiega, ponieważ wszystko się... Policjant orientuje się, że jest niedaleko Mostu Gdańskiego i ostatkami sił goni autobus. Ostatecznie stają naprzeciw siebie. Chwila napięcia i finał finałów. Niezależnie od takich drobnych nieścisłości geograficznych, budynek Teatru Wielkiego od lat pojawiał się w kinie jako bardzo istotny element krajobrazu Warszawy. Zarówno jako obraz wojennych zniszczeń, jak w Gdziekolwiek jesteś, panie prezydencie, Andrzeja Trzosa Rastawieckiego, w którym wykorzystano dokumentalne ujęcia po nalotach na Warszawę we wrześniu 1939 roku. Czy już w trakcie odbudowy, jak w niedzielnym poranku Andrzeja Munka. Jabłko jest, nici są, Teatr Wielki też jest. A nie zastanawialiście się, dlaczego od początku odcinka za plecami mam widok zupełnie niezwiązany z naszym teatrem? No cóż, wszystko po to, by teraz pokazać wam nasze ujęcie w hollywoodzkim stylu. Cięcie.